Maria Konsolatryka do Walerii Kopponi 8 marca 2023 roku. Moje najdroższe dzieci, pamiętajcie o jednym: posłuszeństwo jest święte. Być może ostatnimi czasy to powiedzenie zniknęło z waszej pamięci, ale chcę wam je przypomnieć w tych współczesnych czasach. Bądź posłuszny najpierw Jezusowi, potem rodzicom, a następnie tym, którzy prowadzą cię do czci Ducha Świętego. Kocham was, ale ilu z was uznaje ważność słowa miłość? W ostatnim czasie wszystko się zmieniło na waszej ziemi. Już nie kochacie, już nie przebaczacie, nie szanujecie. Wszystko jest twoją zasługą. Niestety tak nie jest. Najpierw trzeba sobie zasłużyć. Jezus przede wszystkim zasłużył na dobro swoich dzieci, oddając swoje życie za was wszystkich. Radzę wam, starajcie się pamiętać, że mój Syn oddał swoje życie na krzyżu za każdego z was. Ofiarował siebie bez jeśli i, ale swoją nieskończoną miłością zwyciężył wszystko. Nie wybierał, za kogo oddać życie. Każde z jego dzieci mogło skorzystać z jego nieskończonej miłości. Moje dzieci, co jeszcze możemy zrobić, aby pokazać, jak wielka jest nasza miłość do was? Czy nie rozumiecie, że gdy tylko poprosicie o przebaczenie za swoje grzechy, Ojciec z radością udzieli wam przebaczenia? Następnie ponownie wyznaj wszystkie swoje wady, a niebo znów się dla ciebie otworzy. Maria Konsolatryka.